kiedy wyszliśmy z budynku, gdzie mieściły się te zegary stare, te eksponaty, to, a właśnie to jest ten budynek. Naprzeciwko jest tutaj taka hala, wejdziemy do niej, to jest Natural Shop Info, czyli to są tutaj rzeczy, czyli sklep z artykułami, które oferuje firma Natura. Tu mamy od razu vlog, cele. Widzimy taka cela, kosztuje 60 euro. 60 euro kosztuje też tego rodzaju vlog. Ten 135, to widzimy. Też 135. I tak po kolei można zobaczyć inne artykuły i produkty, które mają. Kolega Henry, coś chce kupić? Nie oglądam. Oglądam. Widzimy w ofercie grill, mieszanki mineralne, kołacze. Ciekawy karmi. Zobaczmy ceny, taki pojemnik wody, jest 5-litrowy, kosztuje 7 euro, 6,30 funtów, także tutaj stacja dzisiaj liczy na dużą ilość produktów z Wielkiej Brytanii, co też można było na targach Houghton zauważyć. Czyli powiedzmy 7,28 zł taki pojemnik kosztuje. Tu za 23 euro możemy kupić karm, taki zasypowy, odkurzacz też mamy firmy Thomas, podgrzewacze do wody, to pojemniki tak zwane, no i po prostu różnego za inne akcesoria, karmiczki różnego rodzaju, kosze transportowe, tylko taki do łapania gołębia, to ktoś w Czechach u kolegi bliżej do Dubskiego widziałem, to się już mało stosuje takie wloty. Proszę, dostrzegną się na gołębi. No, tak wygląda wnętrze telefonu. A my wyjdziemy teraz dalej i pójdziemy kolegom zarelacjonować dalej co będzie. Ale zobaczmy, tutaj jest taka ciekawostka. To są takie do pogrzewania ze sklejki zrobione elementy grzejne. Więcej się ktoś może o nich później dojdziemy. Sklejka. Rozumiem, że to spiral, znaczy no to maty właśnie, kosztuje do 70, a nie jest 100 euro. O, tutaj jest też przyczepa do przewozu gołębi, kosztuje na 3290 euro. A obok taka chyba zabytkowa troszeczkę, taki gołębik przenośny, przewoźny. Tak on wygląda. O, zobaczmy. To jest zabytkowy jakiś. To jest coś takiego, jak widzieliśmy, jak żołnierze używali w czasie wojny przenośne. Tu sobie wejdziemy, zobaczymy. O, oczywiście, o, tu było takie stanowisko, zobaczmy. Powiedzmy takie do biurokracji robienia z gołębiami związanej. A tu są nawet dwa gołębie, tutaj o, widzimy. I wnętrze gołębnika wyglądało właśnie tak. O, tu była skrzynia taka na kartoteki, różnego rodzaju szuflady są tu. No i wyjdziemy sobie. I tutaj trzeba tego przewodnika. Idąc dalej. Widzimy. Tutaj jest pełno gołębników z gołębiami. Tutaj widzimy. Basis Ras Race the Base, czyli tutaj jest podstawowa rasa gołębi. Schumachera, tak też tu wygląda gołębnik, on ma taki metalowy ruszt, on jest dość wysoko umieszczony, około 34 cm nad ziemią. Gołębi siadają sobie tutaj przed karmikami na takich specjalnych krateczkach. Widzimy właśnie, trzy gołębie tu siedzą. Pozostałe są tutaj głębiej w celach. Przejdę może z tej strony. Tak wygląda to w środku. Tutaj obok jest zaraz drugi gołębik. To jest tak zrobione, żeby wszystko z zewnątrz kamień w te gołębie nie wchodzi do środka. A tu obok jest już taki nowoczesny gołębik, do którego na chwilę chyba będziemy. Zobaczymy, czy będzie otwarty. To jest dzisiaj, tak jak mówię, masę osób, które zwiedzają tą stację. To jest, widać, że jest bardzo popularna
rzecz, którą wielu hodowców odwiedza. A teraz idziemy, są, widzicie, koledzy, alejka i tu są wszędzie gołębniki. Możemy sobie i po prawej, i po lewej stronie te gołębniki pooglądać. One są wszystkie takie same. Przejdziemy. Te okazje są puste. A tutaj już są gołębie. Wszystko, tak widzimy, jest zrobione, żeby można było sobie podnieść. No tutaj do karmienia jest przygotowane, żeby z zewnątrz karmić. Widzimy. I tak sobie możemy tu chodzić i zwiedzać. Mamy tu kolegę Waldka Wojciuka, zobaczyliśmy. Tak, Waldek, tu pierwszy raz jesteś? Nie. Pierwszy raz? Oglądamy. Jak ci się podoba? Robi wrażenie. Jest to trochę ciekawostek, jest, nie? Jest ciekawostek. Fajnie to wygląda, nie? Że, tak, ale to też jest ciekawostka taka, że właśnie nam się to może wydać dziwne, że z czegoś takiego jak sport gołębiarski można zrobić taki show, takie muzeum, nie? Ale bardzo ciekawa wycieczka jest, ja jestem bardzo zadowolony, można poznać naprawdę dużo, dużo różnych dzieci. Co Sławek tam zaobserwowałeś ciekawego? Zastanawiam się, jak oni je parują, słuchaj, skoro oni mają niezamykane cele. O, i teraz jest tutaj pytanie. Czyli krótko mówiąc, jak kupujemy tego gołębia tutaj ze stacji Natural i ten dostajemy ten kwit, to tak naprawdę trzeba wierzyć, że tam jest jakiś Janssen napisane, to jest Janssen, no, tak? No pewnie Janseny są, no bo cały gołębik jest Janssen. No właśnie, ale jeżeli chodzi o dokładnie... Tylko się zastanawiam, jak oni chcą tę parę złączyć, skoro nie ma żadnych tych, nie? Chyba, że mają jakieś wkładane, nie? Zobaczmy. Nie widać tam. Żeby jakieś chyba mają wkładane, jak się sparują, to wypuszczają. No i już mamy, jak się nazywa, temat do dyskusji. Na drogę powrotną. Tak. Pokaż, gdzie mają ziarno, bo jest jak w karmiu. O, zobaczmy, to jest ziarno. W Polsce by chyba to nie przeszło, bo jakby takie otwarte było, to by po wiaderku wynieśli. Ja żartuję. To jest centralne pojenie, tak zwane. Woda dolewana jest jakiś czas i z drugiej strony jest przecieka, odpływ. Przelew. Przelew. A tutaj pokaż to na te mieszanki mineralne, to jeszcze raz zobaczmy. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie, bo ja chyba takie żonie zrobię, bo jak mnie nie będzie, to będzie musiała wchodzić i po prostu karmić. Tutaj zobaczmy kolejne z karmą. Karma bardzo ładna. Gruba. Karma nawet nie, ale to tam, zobacz. Tak. Co jest? Plus jest taki troszkę wysoki, na poziomie 15 cm od ziemi. Duże takie oczka. I co? Jak tam dochodzicie pomału? Jak tutaj się odbywa to wszystko? Najprostszy sposób, jaki jest możliwy. No chciałoby się kupić, ale pieniędzy brakuje, nie? Aha. Eufemizmy tutaj mamy. I tak widzimy, takich tutaj alejek z gołębnikami jest naprawdę dużo. Kilkanaście w jednej i kilkanaście po prawej, po lewej stronie. Zaraz, raz, dwa, trzy. O Jezu, 20 z jednej, 20 z drugiej około. I tam jest jeszcze z boku cała taka druga seria. Ardeny. Zobaczmy, podejdziemy, koledzy z Polski tam też są jeszcze. System karmienia jest wszędzie ten sam. Zobaczmy, koledzy z Polski, z którymi razem przyjechaliśmy. Jak tam? SNG. Jak się nazywa? Stowarzyszenie Mistrzowskie Gołębie Europy. Stowarzyszenie, właśnie to za chwilkę będziemy z nimi film też nagrywać, bo kolega Krzysztof Rumik wczoraj mnie za poproszeniem, nie powiem, że zje tego, ale nadmienia, że nie jest to klub, a stowarzyszenie, ale o tym porozmawiamy. Ale jak się wam tutaj, Krzychu, podoba na stacji? Bardzo ładnie. Wrażenia duże, no i po prostu na początek oglądamy, a zobaczymy dalej. Chcecie coś kupować? No, bardziej obejrzeć, oglądać, jak to wygląda. No. My tu już trzeci raz jesteśmy, także Krzysiu, wiesz, bo ja bym się nie chwalił, bo powiedzmy, że jadąc tutaj trzeci raz nie trafiliśmy, to ja bym się nie chwalił. To ja wiem, bo ja nie jestem kierowcą, ja tu nie jechałem autobusem. Dobrze, no. Nie jestem kierowcą autobusu. Aha, rozumiem, dobrze. No, ale w każdym bądź razie, wiesz. Tutaj zobaczmy, jest jeszcze tak ciekawe, że na każdym gołębniku jest napisane Fabry, De Schemaker, tu jest akurat Delbar i nam wypada tylko wierzyć w to, wierzyć, że to są te gołębie po prostu. Tutaj Sławek celnie zauważył przy tym poprzednim gołębniku, że
w tym momencie no, tak możemy być pewni, że to jest po prostu Delbar, bo Delbar. Wszystkie samice, samce są z rasy Delbar i takie gołębie będziemy mieli. Rozumiem. To kolega z Poznania, okiem właśnie poznaniaka, określa fachowo, czy ta karma dobra jest, czy nie? Dobra i droga, dobra? Tak, dobra i droga. Do mieszkę ziemniaków jest tutaj jakaś? Nie, no. Ewentualnie pyry skrobane. Tak, dobra, spokojnie. Ale wartościowa karma. Dobra, jakościowo. Nie, albo czekaj, a może wzięli oni ją, wsypali na naszą wizytę? Jak goście są takie. Tacy chytrzy, jak poznaniacy nie są. A tak suchy chleb. Czy nie jest zatękła, trzeba być prawda. To połoga, tak? No właśnie. Czy nie jest zatękła? Nie. No zeszłorocznej produkcji. Zeszłorocznej, tak. No tak, to tak pewnie jest, że tutaj wydają tą, która im nie schodzi. O. Historia sportu gołębiarskiego, nie? Wszędzie wyglądają cele tak samo. Biały tyzak. Na kasecie Gereca dzieci mi się chowały. Zamiataje. Nie. Także naprawdę jest tutaj co zwiedzać. Tutaj jeszcze w stacji Natura Antwerp mamy autobus, który był obwoźnym gołębnikiem niejako. Widzimy taka ciekawa konstrukcja. Tutaj sobie oczywiście też wejdziemy zobaczyć. To był chyba wojskowy, tak wskazują na to barwy, które tutaj ma. O. Wejdziemy do środka. Czyli widzimy, był tutaj stół taki, po prawej, po lewej stronie. Tu była też dokumentacja obrazująca, była instrukcja, jak to powinno wyglądać. Aha, tu było do mycia gołębi, tak inaczej, takie stanowisko, że zlew był, woda tutaj była gdzieś. Tutaj stół, był taki do rejestracji, do pisania, a tu się znajdowały gołębie. Tak myślimy. Tu pan z nami ogląda. Widzimy, tak wyglądały tutaj półki i wnętrze tego pojazdu. Aha, tutaj mapy obrazujące pogodę różnego rodzaju. To są wszystko, jak się nazywa, rzeczy, że tak powiem, zabytkowe. Tutaj też po tej stronie jest wnętrze, jak wyglądało w takim przykładowym przenośnym, przewoźnym gołębniku. Widzimy taka budka, woliera. Tutaj Service des Pigeons Voyageurs, czyli jak wyglądała obsługa gołębi pocztowych z 1918 roku. Pierwsza strona tytułowa instrukcji dla żołnierzy. O, sobie tutaj możemy teraz wyjść na zewnątrz i dalej pokażemy kolegom, zobaczymy, co tutaj się znajduje. I ten samochód, pojazd, z którym byliśmy, z zewnątrz właśnie tak wygląda. I na koniec naszego pobytu w stacji na Natura Antwerp zobaczmy salę, w której można sobie było po zakończeniu oglądania gołębników i muzeum wypić piwo, popatrzeć, co się dzieje. Tak wygląda sala. Tutaj są z różnych państw, słuchali bardzo dużo gołębników. Ponieważ, jak powiedzieliśmy, w Kołtem, kiedy były targi, tam bardzo dużo nie było i tutaj też od razu pojechałem następnego dnia do tutaj Antwerpu. Także na razie koledzy dziękujemy, do zobaczenia. Wierzymy, że pokazanie takiej imprezy, która tutaj miała miejsce, na pewno koledzy zadowolą. Do zobaczenia. I tak jak już opuściliśmy stację hodowlaną Natura Antwerp, mamy tutaj naszych kolegów, uczestników tej wycieczki, które organizowało, co podkreślam, nie klub, a Stowarzyszenie Mistrzowskiej Gołębi Europy i klub Kopernik. I tutaj widzimy kolegę też i Sławka Burka, Zbyszka Oleksiaka, Waldka Wojciuka i wielu innych. Ale powiedzmy, kupiliście coś ciekawego? Niestety nie. Nie mamy tyle pieniędzy, gołębie były za drogie. Tak, tak. Sławek tutaj sobie ironizuje, ale tutaj Sławek słusznie zauważył na filmie, że tego rodzaju hodowli to są takie bardziej gołębie, że tak powiem, w stacji przypadkowe. Rozpodowe, typowo rozpodowe. Tak, tu widzimy, wyczuwamy ironię w głosie, ale to nic. Koledzy jacyś nabyli gołębie? Tu Waldek nabył chyba, co? Tak przypadkowo, wiesz. Tak, wzmocnienie hodowli? Nie tyle wzmocnienie, co zostały tam jakieś 8 młodych, musieliśmy je wziąć. No. Musieliście? Tak. To się odebrać. Ceny były dobre? Dosyć drogie. Co to znaczy?
to już lepiej nie mów o. Nie mówmy. Dobrze, w porządku. Tu inni koledzy też nabyli coś? Tak, tak. Tak, i co? Jakie białe gołębie? Białe. 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 To tak, czyli wzmocnianie hodowli. To weselne, chodzi, weselne. Chodzi o wesele, czy o wyróżnienie, o wyróżnienie. Aha, rozumiem. Córka dobra bierze ślub za rok i przyda to. Tylko trzeba to oblatać, oblatać i... Ale ja od siebie dodam, mi się bardzo podobała naprawdę ta sala tradycji, to muzeum na początku, te zegary, te zdjęcia, te po prostu różnego rodzaju eksponaty związane z hodowlą gołębi. Te takie do gumowania gołębi były bardzo fajne, różnego rodzaju wynalazki, to można powiedzieć. My to znamy ze swojej praktyki, jak to wygląda na punktach. Proszę? Młodzi nie widzieli. Młodzi nie widzieli o takim. No, a tutaj bardzo, to było naprawdę bardzo fajne. To jest skomplikowane niektóre te... Także... To z maszyny do wpisania? Do liczenia gołębi i do robienia obrączek. Aha, to maszyny tutaj do szycia, przepraszam, do szycia, tak? Do szycia i do liczenia gołębi. Tam był w pierwszej gablocie było do liczenia gołębi. Maszyna taka podobna do maszyny do wpisania. I była maszyna do wytwarzania tych naturalak. Nie, do tych aluminiowych, co kiedyś szemakerzy zakładali swoje. Przyjechał do naturala. Aha. I czyli to mieliśmy wszystko dobrze. Także na razie dziękujemy i udajemy się dalej na naszą wycieczkę. Jutro w planie, kolarz nam tu przemknął, jest jutro w planie Herbos. Do zobaczenia, dobry los.